Koronawirus w Polsce nie odpuszcza, wciąż potwierdzane są nowe przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Powoli zdejmowane są również kolejne obostrzenia. Jednak pojawiają się głosy, że stęsknieni kontaktu z innymi ludzie ignorują obowiązujące zasady bezpieczeństwa. W jednym z europejskich krajów zdecydowano się na wprowadzenie koronabaniek i okazały się one strzałem w dziesiątkę. Czy powinny pojawić się także w Polsce? Koronawirus w Polsce zmusił rządzących do odgórnego zastosowania wielu zakazów, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Chociaż życie powoli wraca do normalności, musimy przygotować się na to, że spotkania ze znajomymi odbywać będą się na zupełnie nowych zasadach. Jednym z ciekawych pomysłów okazały się koronabańki. Koronawirus w Polsce wciąż jest poważnym problemem. Koronawirus w Polsce, pomimo, wciąż stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. Z powodu wirusa zamknęliśmy się w domach i ograniczyliśmy kontakty towarzyskie praktycznie od zera, jednak liczba zakażeń wciąż wzrasta. W Belgii zdecydowano się na ciekawe rozwiązanie, które cieszy zarówno obywateli, jak i ekspertów zajmujących się epidemią. Koronabańki okazały się świetnym rozwiązaniem i potwierdzają to liczby prezentowane przez belgijskie władze. Liczba zakażeń znacznie zmalała, w związku z tym zdecydowano się na zniesienie kolejnych obostrzeń. Czy powinniśmy skorzystać z tego pomysłu także w Polsce? Czym są koronabańki? Jak podaje serwis Popularne, na wprowadzenie tego rozwiązania wybrano belgijski Dzień Matki, przypada on 10 maja. To właśnie wtedy Belgowie usłyszeli, że mogą spędzać czas w towarzystwie osób, z którymi nie mieszkają. W skrócie koronabańki polegają na tworzeniu stałych grup ludzi przebywających ze sobą. Policja nie weryfikuje pokrewieństwa między osobami spotykanymi na ulicach czy w knajpach, wystarczać ma im jedynie wiadomość, iż ludzie ci należą do jednej bańki. Od czasu wprowadzenia tego rozwiązania ilość potwierdzonych zakażeń mocno spadła, jeszcze 10 maja w statystykach pojawiło się 485 nowych zakażeń, a 12 dni później, 22 maja, przybyło jedynie 276 nowych pacjentów. Nowy sposób na pandemię. Możliwe, że to właśnie koronabańki będą nową odpowiedzią także na koronawirusa w Polsce. Najnowsze statystyki zachorowań wśród Belgów były tak dobre, iż Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego zdecydowała się na zezwolenie swoim obywatelom na wyjazdy w długi weekend przypadające od 21 do 24 maja. Wyjazdy mogą odbywać się także w grupie koronabańki, jednocześnie wciąż obowiązuje tam nakaz zasłaniania ust oraz nosa. Napływające informacje dają sporą dawkę nadziei. Źródło: Popularne.